W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywa się pierwsza w nowym roku sesja plenarna, podczas której posłowie zajmują się tematami takimi jak Brexit czy 20. rocznica wprowadzenia euro. Najnowsze wieści prosto ze Strasburga przedstawia europosłanka Krystyna Łybacka. Dzień dobry Państwu. To pierwsze w nowym roku posiedzenie plenarne w Strasburgu. Pozwólcie więc Państwo, że złożę serdeczne życzenia, by każdy dzień tego właśnie rozpoczętego roku był dla Państwa zawsze pomyślnie spełniony, by upływał w zdrowiu bliskich i przynosił dużo, dużo chwil radości. A teraz wróćmy do posiedzenia. Po pierwsze, obchodziliśmy wczoraj bardzo uroczyście 20-lecie wprowadzenia wspólnej waluty euro. Po tych 20 latach okazało się, że euro jest niezwykle stabilną walutą, że jest drugą liczącą się na świecie walutą, że 75% Europejczyków jest zadowolonych z posiadania wspólnej waluty. Natomiast to, co musi nas niepokoić i zmuszać do refleksji, coraz częściej, szczególnie przy tej wczorajszej okazji, mówiono o konieczności wypracowania wspólnej administracji w strefie euro. A więc najwyższa pora, abyśmy my jako Polacy rozpoczęli dyskusję dotyczącą naszego ewentualnego wejścia do strefy euro. Tym bardziej, że wejście do strefy euro wymaga kilku lat przygotowań. To nie jest decyzja natychmiastowa. Sprawa druga to oczywiście Brexit. Wczorajsze głosowanie w Izbie Gmin wstrząsnęło tak naprawdę wszystkimi, ponieważ przez kilka miesięcy negocjowano porozumienie dotyczące krajobrazu po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Porozumienie ma 600 stron. Wczoraj Izba Gmin odrzuciła to porozumienie i to, co wiemy na pewno, to wiemy, że Izba Gmin i że Brytyjczycy tego porozumienia nie chcą. Natomiast nie wiemy, czego chcą. W związku z tym jest duży znak zapytania, ale również musimy przygotować się na taki scenariusz, że pod koniec marca Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez jakiegokolwiek porozumienia. To, co także zmusza do zastanowienia się, to wojna polityków i głosowania ponad głowami ludzi bez względu i bez pamiętania o tym, że ofiarami tych wojenek politycznych są właśnie Brytyjczycy, są Europejczycy. Przywódca opozycji chce zostać premierem. Pani May chce pozostać premierem. Natomiast nikt nie mówi, czego tak naprawdę powinni obawiać się na skutek Brexitu sami Brytyjczycy. Jest również możliwy i taki scenariusz, że będzie próba zmiany artykułu 50 i wydłużenia tego okresu wyjścia, a wtedy by to oznaczało, że Wielka Brytania będzie jeszcze brała udział w wyborach parlamentarnych do Europarlamentu. Zatem najbliższe tygodnie tak naprawdę pokażą, jaki będzie kolejny scenariusz, ale z całą pewnością odpowiedź na to pytanie musi paść ze strony Wielkiej Brytanii, bo powtórzę, my nie wiemy, czego chcą sami Brytyjczycy. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i raz jeszcze życzę dobrego roku. Dziękuję.